Cześć wszystkim, tu Emil. I Aiko. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy pamiętacie, jak 2 miesiące temu wrzuciłem film z Muzeum Casio w Tokio. Film został przez Was naprawdę bardzo dobrze przyjęty i dzięki temu, że napisaliście tyle pozytywnych komentarzy o marce G-Shock, firma G-Shock Polska zaprosiła mnie i Aiko w Japonii do siedziby Casio, a także do fabryki zegarków G-Shock w prefekturze Yamagata. Czekamy teraz, aż cała grupa się zbierze. Jest 8 chyba uczestników z kilku krajów, w tym także z Polski, więc nie będę tylko jedynym Polakiem na tej wycieczce. Wszyscy już się zebrali i jedziemy do siedziby Casio. Good morning! Good morning! A tu mamy gości z Polski, którzy także dołączają do naszej ekipy. Monika i Roger. Roger wygrał konkurs G-Shocka, tak, i się zaraz z będziemy tu, tak. Siadamy i już jesteśmy na miejscu. Cześć, Aiko. Jesteśmy już w siedzibie Casio. Przy wejściu jest po pierwsze założyciela Casio, Casio Toshio, który w 1957 razem ze swoimi braćmi założyli tą firmę, która jest no, jedną z największych i najbardziej znanych marek japońskich na całym świecie. Jest. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Casio. Przypnijmy tutaj. Witam. Hello, gozaimasu. Ostatni raz. Pani Murata. Konnichiwa. Konnichiwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan Ibe, twórca G-Shocka. Taka nam niespodzianka, to jest zrobić. Nie sądzę, że teraz się pojawi. Dzień dobry, jestem Kikuo Ibe. Korekaramo Polando na minasa ni yorokonde itadakeru shouhin o Casio no souryoku de kaihatsu itashimasu node zehi kitai shite kudasai. De Polando de minasa ni oai dekiru koto o 楽しみにしております。See you soon. ありがとうございました。Never give up. Never give up. G-Shock came off the production line in September last year, and this year marks the 35th anniversary of the G-Shock. On my way to work, I dropped a rather precious watch that had been a gift from my father. It broke into many pieces. Of course, this watch was not Casio. At that time, it was felt that the watch should be treated with care. So I decided to develop a tough watch that would not break, even if it was dropped. This was the beginning of G-Shock. Celem było zrobienie zegarka, który przetrwa upadek z 10 metrów, będzie wodoodporny na głębokość 10 metrów i bateria będzie trzymała około 10 lat. Pan Ibe stworzył dziesiątki prototypów, które testował zrzucając z trzeciego piętra z okna łazienki w laboratorium Casio. Wszystkie jednak ulegały zniszczeniu przy opuszczeniu z takiej wysokości. W jego zespole było 8 inżynierów, razem z którymi próbował znaleźć rozwiązanie tego problemu. Mieli jednak bardzo mało czasu do ukończenia projektu i wciąż nie był on gotowy. Był już przygotowany na porażkę i chciał wziąć odpowiedzialność za niepowodzenie projektu, rezygnując z pracy. Miał już nawet gotowe, napisane wypowiedzenie z Casio. Pewnego dnia w parku zobaczył jednak dzieci grające w piłkę i wtedy wpadł na genialny pomysł na zbudowanie osłony absorbującej wstrząsy wokół delikatnych części zegarka. I tak w ten oto sposób pierwszy model G-Shock DW5000C wyszedł w 1983 roku. Very good. I wanted to ask one of my viewers in Poland. I wanted to ask you a question. How did you feel when you first started working, you know, on the G-Shock project? And some people around you said that this is impossible. Like maybe they laughed at you or didn't accept your ideas.
and then vision. And how did you, you know, that must have been tough at the beginning when you didn't know how to make this watch. 自分の実体験から丈夫な時計を開発しようと思ってましたけれども、明確な実は丈夫な時計なターゲットがありまして、その道路工事の人は当時誰も壊れるので時計をしてなかった。で、その人たちに絶対丈夫な時計は役に立つという信念があったから、困難を乗り越えることができました。Koniec niespodzianek, dostaniemy jakieś prezenty także od pana Ibe. I my też coś dla niego mamy. Może nie tak mocno jak Grzyszoki, ale też dość wytrzymałe z Polski. No to będzie gratka dla każdego fana zegarków. Grzyszok dostaniemy. Grzyszoki podpisane przez samego twórcę marki Grzyszok. Nasi goście z Polski też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dostajemy też podpisy na zegarkach. Na Nissan jest tomorrow. Never give up. Never give up, hey. What else? Never give up. はい、ありがとうございます。ちょっと変わらない。わかりました。はい。これはできるのかな。Jest za mała, za szczupła, jako zegarek ci spadnie z ręki. See you soon. Yes. ありがとうございました。ありがとうございました。To już jesteśmy po spotkaniu z panem Kiko Ibe. Roger, zwycięzca konkursu, jak skończy się twoja historia G-Shock Polska? Tak. Przyjechałeś do Japonii właśnie, żeby się spotkać z senseiem. Jak ci się podobały, jak wrażenia po spotkaniu? Super, bardzo tak atmosfera, powiedziałbym, rodzinna. Pozytywny, bardzo, prawda? Bardzo, bardzo pozytywny, tak. Uśmiechnięty. No jak wszyscy na razie, jak widzę, wszyscy Japończycy. Wszystko no, super, super. No i główne motto tego spotkania to never give up. Tak, never give up. A my chyba wszyscy już to na zegarkach teraz zapisane. Tak, tak. Mam, pokazałbym, ale zajmij mi rozpieczętowanie zegareczka, ale tutaj na zegareczku jest napisane no. Never give up. Pięknie, pięknie. Będzie pamiątka na całe życie. Dokładnie, dokładnie. Niezapomniana na pewno. Wchodzimy teraz do takiego muzeum Casio. Jeśli was interesuje historia firmy Casio i chcecie zobaczyć różne produkty tej firmy, takie historyczne, to polecam Muzeum Casio w Tokio. Można je odwiedzić. W ostatnim odcinku wam pokazywałem, jak to zrobić, gdzie pojechać, więc spróbujcie tam pojechać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i dobrze zrobione. Mamy jeden z pierwszych produktów Casio, czyli komputer. No, komputer, dużo opowiedziane, kalkulator typ 14B. Od tego się zaczęła tak naprawdę cała historia firmy. Te różne produkty są ułożone, kalkulatory, keyboard, no i oczywiście różne rodzaje zegarków Casio. されたのはこの G-SHOCK 35周年記念という、この特別な、機械だったからです。で、G-SHOCK はこれまでにですね、もうすでに1億本も売り上げられているそうなんです。私が子供の頃も、G-SHOCK の一大ブームがありまして、確かキアヌ・リーブス主演のスピードという映画ですね。この映画にキアノが自分の G-SHOCK をつけて出てたっていうので話題になって、日本中に G-SHOCK ブームが起きたのを覚えています。私が通ってた学校でもそのクラスで G-SHOCK をつけてる友達がいたりしたんじゃないかなと思います。そんな記憶がありますね。Zegarek, który jako dostawa jest chyba trochę na nią za duży.
Pani powinna Baby G. これ持ってる人も多かったよ、こんなのこういうやつ、パステルカラーで可愛い。No to tyle, jeśli chodzi o muzeum. Już będziemy kończyć naszą wycieczkę w siedzibie Casio. Pan Ibe już na nas czeka, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie przy wejściu. Mam nadzieję, że Was zainteresowała historia powstania tego zegarka oraz tego, jak pan Ibe wpadł na ten pomysł stworzenia niezniszczalnego zegarka. Ibe-san, bye-bye! See you soon! Ibe-san, bye-bye! Arigato gozaimashita! Strasznie fajny człowiek z tego pana Ibe, naprawdę. I taki skromny. Znaczy, on teraz poszedł normalnie na piechotę gdzieś do domu. W ogóle nie przypomina jakiejś wielkiej gwiazdy, prawda? I nie zachowuje się tak, jakby był jakimś wielkim gwiazdorem. Super, niesamowite. To mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek prosto z siedziby z Casio, ze spotkania z twórcą G-Shocka. Dla nas to był naprawdę niesamowity zaszczyt i no po prostu chciałem Wam podziękować, że wsparliście nas i dzięki Wam udało nam się tutaj przyjechać. Zostaliśmy zaproszeni przez G-Shock Polska na to niesamowite spotkanie. A teraz no idziemy się trochę zrelaksować, później na kolację idziemy z Rogerem do Ninja Restaurant. A jutro jedziemy do Yamagaty, do fabryki zegarków Casio. Mam nadzieję, że będziemy Wam mogli także coś tam ciekawego pokazać. W takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.